witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo jesiennie, ale też zimowo, bo przecież mamy czas zimowy, zresztą już od kilku dni temperatura czasem spada poniżej zera, nie tylko w nocy, ale także w dzień, stąd właśnie zima się zbliża, a może nawet i jest. Zresztą po to ona jest, żeby się nam pokazała, bo bez zimy też byśmy byli o wiele bardziej ubodzy. Wszystkie cztery pory roku muszą być akcentowane: wiosna, lato, jesień, zima, każda pora roku ma coś do powiedzenia i teraz właśnie czekamy na to, co nam zima powie. Póki co mamy kilka stopni poniżej zera, mamy nadzieję, że przyjdzie czas, że będzie mroźno i śnieżnie i będziemy się cieszyli właśnie tego rodzaju pora roku. No taka, proszę Państwa, refleksja w takim bardzo ważnym momencie, bo w miesiącu listopadzie, który już można rzec dobiega końca, dzisiaj jest 20 dzień tegoż miesiąca, zatem jeszcze 10 dni, ale proszę zauważyć, że dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku kościelnego czy roku duszpasterskiego. Ostatnia niedziela to oznacza, że kończy się stary rok kościelny i wkrótce, od dzisiaj dokładnie za tydzień, rozpocznie się nowy rok kościelny, rozpocznie się okresem Adwentu, czyli radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana, a tak mówiąc między nami przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. Tym przygotowaniem, które będzie miało miejsce oczywiście już wkrótce, a może nawet niektórzy już to próbują robić, zakupy, chociaż tym zakupem kupami też troszkę będzie problemu, bo jak wiemy, ceny są bardzo wysokie, a apetyty nasze wciąż rosną. W każdym razie jeszcze do Adwentu pozostał tydzień. Dzisiejsza niedziela, proszę Państwa, jak powiedziałem, jest to 20 listopada i kochani, jest to właśnie bardzo ważna niedziela, nie tylko dlatego, że ostatnia niedziela, ale dlatego, że ona ma wymiar uroczystości. Jest to niedziela Chrystusa, Króla Wszechświata. Poza tym jest to też święto Akcji Katolickiej, zatem składam wszystkim członkom Akcji Katolickiej najlepsze życzenia, żeby wasza obecność tego rodzaju wspólnocie, drodzy Państwo, była obecnością bardzo żywą, bardzo aktywną, bardzo praktyczną i bardzo budującą dla Kościoła, do którego należycie i który poprzez swoją obecność ten Kościół tworzycie. Poza tym, kochani, też dzisiejsza niedziela jest niedzielą, którą określamy jako Światowy Dzień Młodzieży. Pamiętamy, że kiedyś taki Światowy Dzień Młodzieży ustanowiony przez świętego Jana Pawła II miał miejsce w Niedzielę Palmową, a papież Franciszek przełożył właśnie na ostatnią niedzielę. Zatem dzisiaj kłaniam się też bardzo nisko młodzieży. Pozdrawiam serdecznie. Życzę, drodzy młodzi, żebyście swoją obecnością na tym świecie dawali dowód miłości do ojczyzny, dawali dowód miłości do Boga i dawali też dowód swojej dojrzałości. To jest naprawdę bardzo ważne w dzisiejszym świecie, świecie, który jest właśnie tak światem bardzo skomplikowanym. Byście właśnie byli też ludźmi, którzy modlą się o pokój, którzy zabiegają o pokój, ten pokój na Ukrainie, ten pokój w naszym kraju, ten pokój w naszych sercach, ten pokój po prostu we współczesnym świecie, który jest tak bardzo mocno zagrożony. Dlatego też modlimy się wszyscy do Chrystusa, Króla Wszechświata, żeby tego królestwo było królestwem, które będzie właśnie królestwem pokoju, królestwem miłości, królestwem sprawiedliwości, żeby w tym królestwie nie było miejsca na wojnę. Poza tym, proszę Państwa, pamiętać też warto, że ten stary rok, który kończymy, stary rok oczywiście wciąż kościelny, bo do zakończenia starego roku kalendarzowego jeszcze pozostał miesiąc, a w zasadzie półtora miesiąca. Hasło tegoż właśnie dobiegającego końca roku: posłani w pokoju Chrystusa. To jest właśnie to stare hasło duszpasterskie. A już od najbliższej niedzieli, czyli od dzisiaj za tydzień, 27 listopada, będzie nowe hasło: wierzę w Kościół Chrystusowy. To za tydzień będzie. Zobaczmy, wierzę w Kościół Chrystusowy. Ten Kościół, do którego należymy, to jest Kościół Chrystusowy. To nie jest Kościół nasz. On jego utworzył, on jego zbudował, on jego wysłużył na krzyżu i my jesteśmy poprzez wiarę w niego i wiarę jemu, oczywiście mam na myśli Chrystusa, w tym Kościele obecni. Oby nasza obecność w tym Kościele, proszę Państwa, była obecnością bardzo żywą. Oczywiście, żeby to była też obecność bardzo taka realna, żeby to nie była obecność jakaś wirtualna, metrykalna, czy teoretyczna, czy jakaś tam tylko deklaratywna. To ma być nasze życie, to ma być nasza codzienność. Obecność w Kościele Chrystusowym. Ja w ten Kościół wierzę nie tylko poprzez to, że mówię w Ciebie, wierzę Kościele, ale że ja właśnie swoim postępowaniem daję w dowód, że ten Kościół jest moim Kościołem. Owszem, on jest Kościołem Chrystusa, on jest utworzony przez Chrystusa, ale jest to także mój Kościół, bo Chrystus to także właśnie mój Chrystus, mój Zbawiciel, mój Pan i także mój, proszę Państwa, przyjaciel. Drodzy Państwo, gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy
Ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawił, niechże teraz wybawi sam siebie, jeżeli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego, podawali mu ocet, mówiąc, jeżeli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim, to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czyż ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł, ty nawet Boga nie boisz się, tę samą karę przecież ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze grzechy, a on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Kochani, no właśnie, w niedzielę Chrystusa Króla słyszymy ten bardzo taki trudny dialog na krzyżu, Wielki Piątek. Dialog, który dokonuje się między Jezusem Chrystusem a dwoma łotrami, którzy zostali powieszeni po lewej i po prawej jego stronie. Jeden bluźni, wygaduje mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, to wybaw siebie, stąd z krzyża, uwierzymy cię, a ten drugi mówi, słuchaj stary, nie bluźni, my przecież słuszną karę odnosimy, a on właśnie jest niesłusznie. Dlatego też zwracam się do ciebie, łotr powiada tej sprawie strony, zwracam się do ciebie, Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Jezus odpowiada, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Kochani, właśnie w tę niedzielę Chrystusa Króla, w parafii Chrystusa Króla, przy nowo właśnie pojawiającym się pomniku Chrystusa, Króla Wszechświata, ten pomnik widzimy. Módlmy się do Chrystusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela, żeby On królował w naszym sercu, w naszych sercach, w naszej ojczyźnie, we współczesnym świecie. To zawołanie nie tylko ministranckie, ale zawołanie w ogóle nasze, jako ludzi wierzących, niech stanie się zawołaniem takim bardzo mocnym, bardzo wymownym. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Powtórzmy wszyscy. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Dziękuję bardzo, bo serdecznie wszystkiego najlepszego na nowy tydzień, który zakończy Stary Rok Kościelny i wprowadzi nas w atmosferę Nowego Roku Kościelnego poprzez właśnie nowy okres liturgiczny Adwent. Zostańcie z Bogiem.